Kakao, często określane jako napój bogów, ma fascynującą historię, która sięga starożytnych cywilizacji mezoameryki, takich jak Aztekowie i Majowie. Przypisywano mu niezwykłe właściwości zdrowotne, które sprawiały, że było ono uważane za święty napój. I właściwie te setki lat temu wcale się nie pomylono. Jak zaraz się Państwo przekonają, aktualny stan wiedzy potwierdza, że regularne spożywanie kakao rzeczywiście przynosi nam wiele dobrego. Zanim przejdę do praktycznych informacji, to słowem wstępu chciałbym krótko nakreślić Państwu historię samego kakao. Otóż określenie napój bogów pochodzi od naukowej nazwy rośliny kakaowca Teobroma kakao przyjętej przez szwedzkiego botanika Karola Lineusza w XVIII wieku. Teobroma można bezpośrednio przetłumaczyć z greki jako pokarm bogów, gdzie Teo oznacza bogowie, zaś broma pokarm. Lineusz, zachwycony smakiem kakao, zdecydował się nadać mu nazwę, która odzwierciedlałaby jego boski charakter. Z kolei dla ludów prekolumbijskich, takich jak Aztekowi i Majowie, kakao miało ogromne znaczenie religijne, kulturowe i społeczne. Używane było nie tylko jako waluta, ale również było wykorzystywane w ceremoniach religijnych, składane jako ofiara dla bogów, jak również traktowane było jako eliksir zdrowia było symbolem życia i płotności, a także medium komunikacji z bogami. Majowie wierzyli, że kakao zostało im dane właśnie przez bogów, którzy nauczyli ich jak uprawiać kakaowca i przygotowywać z niego napój. Choć współcześnie nie otaczamy kakao aurą świętości jak starożytne cywilizacje Mezoameryki, to z uwagi na jego potwierdzone właściwości zdrowotne, wciąż jak najbardziej aktualne jest określenie go eliksirem zdrowia. I w nawiązaniu do tego, krótko wyjaśnię, co takiego cennego znajduje się w kakao, że w naprawdę wielu aspektach wzmacnia ono nasze zdrowie. Otóż o potencjale prozdrowotnym kakao decydują głównie związki o silnych właściwościach przeciwutleniających, które fachowo nazywamy flavanolami. Najbardziej znanymi ich przedstawicielami są składniki takie jak katechiny, epikatechiny i proantocyanidyny. Poza tym w kakao znajdziemy również szereg innych antyoksydantów, w tym np. kwercetyny i kwasy fenolowe. W mniejszych zasilościach w kakao obecna jest kofeina i teobrobina, do których jeszcze odniosę się w dalszej części materiału. Poza tym warto wspomnieć, że kakao i gorzka czekolada są bardzo dobrym źródłem magnezu. W jednej łyżce kakao znajduje się bowiem od 40 do 50 mg magnezu, czyli całkiem pokaźna ilość. Z tego też względu kakao i gorzką czekoladę umieściłem w rankingu produktów najbogatszych w magnez, do którego odnośnik pojawi się w górnym prawym rogu ekranu. Skoro już Państwo wiedzą, co takiego cennego kryje się w kakao, to teraz przejdę od razu do omówienia najważniejszych korzyści zdrowotnych, jakich można oczekiwać przy regularnym spożywaniu kakao, jak również gorzkiej czekolady, której głównym składnikiem jest właśnie ziarno kakaowca. W mojej ocenie, walory zdrowotne kakao są tak szerokie, że niemal każdy z nas może zyskać na jego stosowaniu. To, o czym warto przede wszystkim powiedzieć, to to, że kakao ma działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. W 2020 roku ukazało się opracowanie naukowe będące podsumowaniem 13 badań, które dowiodło, że regularne spożywanie kakao skutkuje redukcją skurczowego ciśnienia tętniczego nawet aż o 5 mm supertęci, zaś rozkurczowego o niemal 2,5 jednostki, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Taki efekt został zaobserwowany u osób starszych, u których stwierdzono nadciśnienie tętnicze. Wspomniany korzystny efekt wynika z kilku mechanizmów działania, które wykazują związki obecne w kakao. Przede wszystkim kakao pobudza produkcję tlenku azotu w naszym organizmie, który rozszerza naczynia krwionośne i w ten sposób obniża ciśnienie tętnicze. W ogóle uważam, że tlenek azotu to wyjątkowa cząsteczka, która przynosi nam wiele dobrego. O samym zaś tlenku azotu i o tym, jak zwiększyć jego poziom, nagrałem kiedyś osobny odcinek. Jeśli chcieliby się państwo z nim zapoznać, to w górnym prawym rogu pojawi się odnośnik do tego programu. Wracając zaś do kakao, mogę również powiedzieć, że produkt ten obniża ciśnienie krwi, ponieważ hamuje aktywność tzw. enzymu konwertującego angiotensynę, który uczestniczy w produkcji substancji podnoszących ciśnienie tętnicze. I tu jako ciekawostkę powiem, że taki sam mechanizm działania wykazują leki przepisywane na nadciśnienie tętnicze. Poza tym związki obecne w kakao zmniejszają sztywność tętnic, co również przekłada się na niższe ciśnienie krwi. W kontekście zdrowia układu krążenia muszę wspomnieć też o tym, że kakao poprawia profil lipidowy. Mam tu na myśli to, że przywraca równowagę pomiędzy lipoproteinami o wysokiej gęstości, czyli HDL, a lipoproteinami o niskiej gęstości, czyli LDL. Jeśli chodzi o LDL, to badacze zauważyli, że spożywanie kakao pozwala obniżyć te potencjalnie miazdzecorodne cząsteczki nawet aż o 25 mg na decylitr. W ten sposób zaś chroni nas przed powstawaniem blaszki miażdżycowej i rozwojem miażdżycy. Mało tego, naukowcy dowiedli, że składniki znajdujące się w gorzkiej czekoladzie chronią cholesterol krążący we krwi przed szkodliwym utlenianiem, czyli obniżają poziom cząsteczek o nazwie oxLDL, a to dokłada cegiełkę do zapobiegania miażdżycy. Ponadto dotarłem do pracy naukowej z 2022 roku, która pokazała, że spożywanie kakao i gorzkiej czekolady pomaga obniżyć poziom trójglicerydów nawet o 23 mg na decylitr. To, o czym dotychczas powiedziałem, przekłada się na konkretne efekty kliniczne. Dotarłem bowiem do najnowszej pracy naukowej z 2024 roku, która dowiodła, że osoby, które regularnie spożywają gorzką czekoladę, mają mniejsze ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego o 27% i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej o 31%. Z kolei nieco wcześniejsze badania pokazują, że włączenie gorzkiej czekolady do diety wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca o 10%, zawału mięśnia sercowego o 13% i udaru mózgu o 19%. Jak zatem Państwo widzą, kakao i gorzka czekolada to produkty, które są wyjątkowo cenne dla układu krążenia. Mówiąc o walorach zdrowotnych, kakao nie sposób nie wspomnieć też o tym, że produkt ten wpływa pozytywnie na funkcjonowanie naszego mózgu. Przeprowadzone badania pokazały, że kakao zwiększa sprawność umysłową, w tym poprawia pamięć. Niektórzy badacze idą o krok dalej i uważają, że kakao wręcz może chronić nas przed pojawieniem się demencji w przyszłości. W jednym z opracowań jego autorzy dowiedli, że regularne sięganie po gorzką czekoladę zmniejsza ryzyko spadku funkcji poznawczych aż o 41%, który jest powiązany właśnie z demencją. To, o czym mówię, jest spowodowane tym, że związki bioaktywne znajdujące się w kakao zwiększają mózgowy przepływ krwi w istocie szarej, a dodatkowo sprzyjają zwiększeniu stężenia tzw. neurotrofin, czyli cząsteczek, które odpowiadają za wzrost neuronów, czyli komórek nerwowych. Mało tego. Kakao zwiększa plastyczność mózgu, co oznacza, że sprzyja tworzeniu się nowych połączeń pomiędzy neuronami. Przy okazji od razu też dodam, że przeprowadzone badania dowiodły, że stosowanie gorzkiej czekolady łagodzi zmęczenie psychiczne, stąd warto, aby sięgały po nią np. osoby, których praca wymaga wytężonego wysiłku intelektualnego. Istotną korzyścią ze spożywania kakao jest również to, że wpływa ono pozytywnie na samopoczucie. A mówiąc konkretnie, eksperci udowodnili, że kakao poprawia nasz nastrój. Wynika to z tego, że w kakao są obecne niewielkie ilości związków psychoaktywnych, takich jak np. anandamidy. Do tego gorzka czekolada zawiera substancję o nazwie fenyloetyloamina, która sprawia, że komórki mózgowe uwalniają dopaminę, czyli neuroprzekaźnik o działaniu poprawiającym samopoczucie. I jednocześnie od razu zaznaczy, że kakao ma wręcz działanie przeciwdepresyjne. Zdaniem naukowców u osób, które często sięgają po ten produkt, rzadziej aż o 70% pojawiają się objawy depresyjne w porównaniu do osób, które stronią od kakao lub gorzkiej czekolady. Taki efekt może wynikać m.in. z wysokiej zawartości magnezu, ponieważ składnik ten usprawnia pracę układu nerwowego, zaś jego brak zaburza funkcjonowanie neuroprzekaźników w mózgu. Do tego naukowcy uważają, że składniki obecne w gorzkiej czekoladzie zwiększają różnorodność bakterii litowych, które poprzez osi mózg oddziałują na nasze stany emocjonalne. Tu w że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl. Jak się okazuje, na spożywaniu gorzkiej czekolady i kakao zyskać mogą również osoby zmagające się z cukrzycą typu drugiego, czy ogólnie osoby z podwyższonym cukrem we krwi. Mówię tak dlatego, że według badań stosowanie tych produktów skutkuje obniżeniem poziomu glukozy we krwi na średnio o 9 mg na decylitr, przy czym u niektórych osób efekt ten może być jeszcze wyższy i wynieść aż 15 mg. Co więcej naukowcy zauważyli, że osoby, które regularnie jedzą gorzką czekoladę, cechują się niższą zachorowalnością na cukrzycę typu drugiego o 18%. To, o czym warto jeszcze powiedzieć w kontekście właściwości prozdrowotnych kakao, to to, że jest to produkt o silnym działaniu przeciwzapalnym. Bez wdawania się w szczegóły wiele prac potwierdziło, że spożywanie kakao i gorzkiej czekolady prowadzi do obniżenia poziomu cząsteczek prozapalnych w naszym ciele, w tym białka C reaktywnego, czyli CRP, a także interleukiny szóstej. W efekcie produkty te pomagają złagodzić ogólnoustrojowy stan zapalny i jest to kluczowe dla naszego zdrowia, ponieważ przewlekły stan zapalny tworzy idealne środowisko dla rozwoju wielu chorób metabolicznych. A jeśli mowa o tym, że kakao za sprawą swojego działania przeciwzapalnego dusi choroby w zarodku, to dobrze jest wiedzieć, że dodatkowo dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym skutecznie neutralizuje wolne rodniki i w ten sposób łagodzi stres oksydacyjny, czyli stan zaburzonej równowagi w naszym ciele, który również przyczynia się do powstawania chorób. To, co może być dla niektórych osób dość zaskakujące, to to, że gorzka czekolada wykazuje też działanie prebiotyczne. Mam tu na myśli to, że po jej spożyciu dochodzi do korzystnego wzrostu dobroczynnych bakterii w naszych jelitach. Dla przykładu, praca z 2019 roku pokazała, że spożywanie gorzkiej czekolady spowodowało zwiększenie liczebności bakterii z rodzaju Lactobacillus. W innej zaś publikacji naukowej możemy przeczytać wprost: że gorzka czekolada przyczynia się do zwiększenia różnorodności flory bakteryjnej jelit, co również jest zjawiskiem pozytywnym dla naszego zdrowia. Jak mieli okazją się Państwo przekonać, kakao i gorzka czekolada to wyjątkowo dobre produkty dla wzmocnienia naszego zdrowia. Zapewne część z Państwa zastanawia się, ile należy ich spożywać, aby móc oczekiwać realnych korzyści zdrowotnych. Bazując na pracach naukowych, na które się dziś powoływałem, mogę powiedzieć, że w przypadku kakao warto regularnie spożywać od jednej do dwóch łyżek proszku dziennie. Przy czym mam tu na myśli oczywiście prawdziwe kakao, które nie jest dosładzane. Jednocześnie zwracam uwagę, aby nie pomylić go ze zwykłym napojem kakaowym, który z prawdziwym kakao ma niewiele wspólnego. Zamiast kakao można sięgnąć też po gorzką czekoladę. Tu z kolei najlepiej, aby była to czekolada minimum 70%. Oczywiście im wyższa zawartość w niej kakao, tym lepiej dla naszego zdrowia. Za prozdrowotną, dzienną porcję możemy uznać około 20 gramów dziennie, czyli to około 1 piąta standardowej tabliczki czekolady. Dla zachowania rzetelności materiału muszę zaznaczyć, że pomimo że kakao i gorzka czekolada niepodważalnie są jednymi z najzdrowszych produktów, to nie oznacza to, że sprawdzą się one u wszystkich osób. W niektórych bowiem przypadkach produkty te mogą okazać się niekorzystne, choć wiele zależy tak naprawdę od kwestii wysoce indywidualnych. Dla przykładu składniki znajdujące się w kakao i gorzkiej czekoladzie mogą prowadzić do obniżenia ciśnienia w dolnym zwieraczu przełyku, a to oznacza, że mogą one nasilać objawy pojawiające się u osób z chorobą refluksową przełyku. O ile u osób zdrowych nie jest to żadnym problemem, to jednak u osób z refluksem częste spożywanie tych produktów może okazać się problematyczne. Choć muszę zaznaczyć, że nie każda osoba z refluksem źle toleruje kakao lub gorzką czekoladę. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku osób doświadczających trądziku. Zdaniem naukowców spożywanie omawianych produktów przez osoby z cerą trądzikową może potęgować zmiany, tak jak wzrost liczebności zaskórników i grudek zapalnych. Ale również i w tym przypadku nie każda osoba z trądzikiem źle reaguje na te składniki. Z doświadczenia mogę też powiedzieć, że u niektórych osób gorzka czekolada i kakao zwiększają ryzyko pojawienia się migreny. Jednakże opublikowane w ostatnich latach prace naukowe wskazują, że brakuje wystarczających dowodów na to, że gorzka czekolada jest czynnikiem wyzwalającym migrenę. Stąd kwestia bezpieczeństwa spożywania wspomnianych produktów przez osoby borykające się z migreną nie została jednoznacznie rozstrzygnięta, dlatego warto zachować pewną ostrożność. Mówiąc o przeciwwskazaniach do spożywania kakao, muszę też poruszyć temat związków antoodżywczych występujących w tym produkcie. A mianowicie należy wiedzieć, że w kakao znajdują się stosunkowo wysokie ilości szczawianów, czyli składników, których nadmiar w teorii sprzyja tworzeniu się kamieni nerkowych. Tu jednak muszę zaznaczyć, że przeprowadzone badania pokazały, że inny ze związków znajdujących się w kakao o nazwie to obromina hamuje powstawanie kamieni w nerkach, a nawet może korzystnie wpływać na rozpuszczanie kamieni już istniejących. Stąd w mojej ocenie, w przypadku osób zdrowych, kakao czy gorzka czekolada nie będą zwiększały ryzyka rozwoju kamicy nerkowej. W ramach dzisiejszego filmu chciałbym jeszcze podzielić się z Państwem przepisem na prozdrowotny pudding z nasionami lnu i mleczkiem kokosowym, oczywiście z wykorzystaniem kakao. Do przygotowania tego nie tylko zdrowego, ale również bardzo smacznego deseru, będziemy potrzebowali dwie łyżki mielonych nasion lnu, pół szklanki mleczka kokosowego, jednego banana, jedną łyżkę niesłodzonego kakao w proszku, jedną łyżeczkę miodu lub erytrytolu i opcjonalnie jedną łyżeczkę masła orzechowego. Jeśli zaś chodzi o sposób przygotowania pudingu, to w pierwszej kolejności w małej miseczce trzeba połączyć mielone nasiona z mleczkiem kokosowym. Następnie dobrze wymieszać i odstawić na około 15 do 20 minut, aż nasiona napęcznieją i całość zgęstnieje, tworząc konsystencję pudingu. Jeśli zależy nam na uzyskaniu bardziej jednolitej konsystencji, to możemy zblendować nasiona lnu z mleczkiem kokosowym przed odstawieniem do zgęstnienia. W dalszym kroku w osobnej misce rozgniatamy banana na gładką masę, po czym dodajemy do niego kakao w proszku oraz miód lub erytrytol. Całość należy dokładnie wymieszać lub zblendować. W międzyczasie dodajemy też masło orzechowe, jeśli się na nie zdecydowaliśmy. W ten sposób otrzymujemy mus czekoladowy. Ostatni etap polega na połączeniu wszystkich składników, czyli w miseczce umieszczamy pudding lniany, a następnie nakładamy na niego warstwę musu czekoladowego. Tak sporządzony deser polecam też udekorować posiekanymi orzechami, wiórkami kokosowymi lub ulubionymi świeżymi owocami. Mam nadzieję, że niniejszy film był dla państwa praktyczny i wartościowy i że zachęci państwa do sięgania po prozdrowotne produkty, jakimi bez wątpienia są kakao i gorzka czekolada. Jednocześnie korzystając ze sposobności, zachęcam jeszcze do obejrzenia materiału, w którym opowiadam o wyjątkowo cennych połączeniach kawy z innymi składnikami i tu zdradzę, że jednym z takich połączeń jest kawa właśnie z kakao. Aby zapoznać się z tym programem, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.